Sieman Koldziska z tej strony Metsu i witam was w kolejnym odcinku z Carriery, Marcinem Bułką, A dzisiaj czekałem na mecze z Toulouse'em. a co potem zobaczymy, czy dostaniemy jeszcze w jakimś meczu ligowym szansę. Jesteśmy mistrzem Francji, mistrzostwo już sobie zapewniliśmy, ale jeszcze chcę sobie tutaj zagrać pozostałe spotkania, bo myślę, że warto jak dostajesz szansę w takim klubie, z takim overallem, to warto z tego skorzystać. Mecz wyjazdowy, pokażmy się z dobrej strony. Pokazaliśmy, że możemy i udowodnijmy to ponownie. Zaczynamy to spotkanie! Widzimy w natarciu Toulouse'a ładne tutaj podanie. Niestety na spokojnie są w stanie rozgrywać piłkę. Nasza drużyna nie jest w stanie ich powstrzymać. Centra i bułka efektownie. Bardzo ładnie Marcin to zrobił. Jeszcze trudno mu utrzymać równowagę, ale najważniejsze, że uratował zespół. No i mamy jeszcze rzut rożny. Dosy na wiegrę. Długo się zastanawia. Wreszcie centruje bułka niepotrzebnie wychodził, ale koledzy z zespołu mu na szczęście uratowali skórę Said do Sangere. Ten musiał wycofać piłkę Diakate, Said. Do Sevi ładnie odegrał Wainkur. Jeszcze tutaj bułka, ależ rewelacyjna interwencja. Jesteśmy w niesamowitej formie. I jeszcze okazja, przed PSG. Rozgrywamy piłkę od tyłu i usypiamy naszych rywali. Neymar dobrze dojrzał i Mendiego. Ten kapitalny podaniem wypuszcza naszego skrzydłowego Guczlu w tej roli. Jeszcze odegranie Iara Guczlu. Guczlu ładne dośrodkowanie i 1 do 0 Neymar. Tutaj Bramka starał się zrobić takiego pajacyka, ale na Neymara to nie działa i na spokojnie Brazylijczyk umieszcza piłkę w siatce. Bardzo dobrze, że że wychodzi na prowadzenie. Wcześniej bułka uratował im skórę, a teraz Neymar daje nam gola. Bułka jeszcze tam się pobiegł cieszyć. Widać, ma dobrą kondycję, że tak szybko przebiegł całe bojsko. Dobrze, Kapo! Zagrał do Neymara, ten jeszcze wycofanie, Kapo! Ależ kapitalny przerzut! Czy nasz zawodnik to opanuje? Tak jest, Guczlu, daj radę! Mocne zagranie i Gol Mbappe! Ależ to był piękny szczupak! 2 do zera dla PSG. Ale jeszcze takiej bramki w tej karierze nie widziałem. I wreszcie, jeśli doczekaliśmy dośrodkowania Guczlu Stadiony Świata, wykończeniem Mbappé podobnie, zobaczmy to jeszcze raz w powtórce, bo to jest jedna z tych bramek, które można oglądać cały dzień. No i niestety Tuluza nie chce się poddać, cały czas wierzą w doprowadzenie do remisu. Sytuacja: Gradela i Bułka przechwytuje ten lob, ależ on ma zasięg ramion. Dobrze, tutaj bawi się piłką Draxler. zagrań do środka. I Aramendi. I Aramendi. Dobrze odegrał Neymar. I Aramendi. Neymar. I Aramendi. Dwójkowa akcja. Jeszcze Mbappé. Niestety uderza prosto w rejneta. Powinien bardziej do boku. Toulouse atakuje. Patrzymy, co wymyśli Sewi. Na szczęście nasz obrońca go dogonił. Sangare. Sewi Teraz już nasz zawodnik nie dał rady. I 2 do jednego, Bardzo ładna główka Saida. No i Toulouse łapie kontakt. Bułka nie może w to uwierzyć, że nie dał rady tutaj interweniować. Cieszynka z kamerką. Niby fajna, ale już przy którejś bramce zdobytej przez bota i takiej celebracji zaczyna trochę denerwować. Czy mogliśmy tutaj więcej? Pewnie tak, no ale niestety nie daliśmy rady, no i będzie jeszcze ciekawie. No i zaczynają się emocje dwa do jednego za cały czas w natarciu. Gradel zdecydowanie za szybki dla naszych obrońców. Gra holuje piłkę, zagrywa na pole karne. Sangary, ale magnetyzuje piłkę Bułka i na spokojnie łapie ją do rąk. No, robi się nieciekawie. Cały czas wynik na styku, nasza drużyna nie chce atakować, tylko rozpaczliwie się broni. Said, dobrze obrócił się z piłką, zagrał na pole karne. I będzie tak jest, 2 do 2. Niestety bramka wyrównująca, ale sędzia dopatrzył się na całe szczęście spalonego. I ten gol nie będzie uznany. Mamy więcej szczęścia niż rozumu. 84 minuta. Jedna z ostatnich szans tu Luzy. Bardzo ładnie Gradel, ależ on ma gazicho. Dośrodkowanie przed pole karne. Zgarnia to do Sewi. Jeszcze rozrzucił piłkę Wańkur Na pole karne Gradel atakuje tą piłkę, ale Kimiś na spokojnie przecina to dośrodkowanie. I będzie tylko i wyłącznie rzuc autu. Hachi dobrze kontroluje tą piłkę. Zagrał do Sangare. Jeszcze tutaj IZAK! ale kapitalnie bułka. Upadek gracz, tu na Murawy nie może w to uwierzyć, że Polak go powstrzymał. Ładne uderzenie, no ale jeszcze lepsza interwencja bramkarza. Koniec. Udało się 2 do 1. Dowieźliśmy ten wynik. Bułka w ostatnich minutach obronił bardzo groźny strzał, dzięki czemu PSR nie straciło punktów. Dwie piłki złapane trzy sparowane jedna bramka stracona. Ocena meczowa 7,5. I jest tutaj interwencja, nie, to jest najpierw bramka. No niestety ładnie nas tutaj rozklepali. Dośrodkowanie strzał głową. Chyba mogłem tutaj trochę lepiej interweniować, ale ciężko to po czasie tak oceniać. I tutaj najlepsza interwencja bułki z tego spotkania. Mocny strzał, ale bułka spokojnie odbił to na rzut rożny. No i zażegnał niebezpieczeństwo. Statystyki na korzyść Toulouse, ale najważniejsze jest to, że Paryż zdobywa 3 punkty. I tutaj patrzymy, Guczlu zawodnikiem spotkania, dwie asysty, perfekcyjny występ Turka, pięć interwencji Bułki, trzy Rejneta, wiadomo kto był lepszy. Przechodzimy dalej. No i jesteśmy już po pierwszym spotkaniu, widzimy tutaj ładna scenka z meczu, że Bułka ratuje. Pierwsze miejsce już mamy pewne, ale warto jeszcze sobie pograć w ligę jak mamy taką szansę. To jest jedna z pięciu topowych lig w Europie i gra tutaj to czysta przyjemność, szczególnie w tak mocnym zespole. Zdobyliśmy Mistrzostwo Francji, więcej z rozgrywek ligowych nie wyciągniemy, ale może jeszcze kilka czystych kąt. Wygraliśmy klasyfikację w tym pucharze, który udało nam się zdobyć, jeśli chodzi o czyste konta. To może i w Lidze znajdziemy się w czołówce, no bo wielokrotnie jednak zachowywaliśmy czyste konto. Saint nie dostajemy szansy i wygrywa nasza drużyna 3-0. do Szkoda, bo chciałbym w tym spotkaniu zagrać, ale może stadren Ren, chociaż tak jest. Gramy na własnym stadionie. Doping kibiców na pewno będzie, a my chcemy kolejnych trzech punktów. Zaczynamy to widowisko! I patrzymy, coś się tutaj stanie, ładne rozrzucenie piłki. Boy, to spokojnie opanował, ma zdecydowanie za dużo miejsca. Dośrodkowanie na pole, karne bułka! Ależ rewelacyjnie się wyciągnął jak struna i ma piłkę w rękach. Ma sporo czasu i miejsca, co wymyśli? No rywale go atakują, ale on nic sobie z tego nie robi, wznawia grę, wyrzutem z boku. Mamy Neymara w środku boiska, ależ on precyzyjnie podaje. To może być akcja bramkowa, Draxler, czy będzie dośrodkowanie, zwiódł tutaj na spokojnie obrońcę, ale musiał niestety wycofać tą piłkę i kapitalnie Salin. No powiem szczerze, gdyby to wpadło, to byłby gol Stadiony Świata, ale bramkarz stanął na wysokości zadania i obronił strzał gracza PSG. Mocny, ale za blisko środka. Salin wznawia grę mocnym wykopem. Mbappé atakuje tutaj piłkę, ale niefortunnie niestety upada. Dumbia. I sędzia przerywa akcję. Mbappé leży na boisku, nie podnosi się. To może być poważna kontuzja. Aj tutaj niefortunnie upadł. No i niestety będzie potrzebna zmiana. W jego miejsce pojawia się Chupomoting. Nasi rywale chcą wykorzystać brak Kylian Mbappé, jednej z naszych czołowych postaci, Dumbia Johansson! No i jeden do zera, no. z bliskiej odległości uderzenie głową. Bardzo inteligentnie tutaj piłkarz zbiegł na krótki słupek i uderzył tak, że Bułka nie miał raczej szans interweniować. 1 do zera dla Stadrene. Nasi rywale prowadzą mi cały czas, starają się atakować. Ewidentnie nie idzie nam w tym spotkaniu za dobrze jako drużynie. Niang. Tańczy na skraju polakarnego. Traci piłkę, ale szybko ją odzyskuje. Nie koniec tej akcji. Bułka zbija piłkę na rzut roczny. Bardzo dobrze. O to właśnie chodzi. Tajt starał się uderzyć po krótkim rogu. Ale nie z bułką takie numery. Spokojnie Polak to odbija. Zobaczmy. Tutaj ładny zwód. Czy będzie dośrodkowany? Niestety tak. U nu! Aj! 2 do 0. No tutaj poszliśmy ciem... w ciemno, w lewo. Niestety strzał był w prawo. Popełniłem ten błąd, co na samym początku sezonu popełniałem, że niepotrzebnie rzucam się przed strzałem. Biorę przykład Steve'a Courtois i to ewidentnie nie jest najlepszy nauczyciel. Dobrze, Neymar. Jeszcze odegranie: Czupomoting i Aramendi. Nie poddajemy się, przegrywamy 2 do 0 Real. To nie koniec spotkania. Neymar, Czupomoting i kapitalnie Salin. Dzisiaj jest w zdecydowanie lepszej dyspozycji od nas. Broni fantastycznie i gdyby nie on, to wynik byłby inny. Ale po to jest bramka, by ratować swój zespół, i on to robi perfekcyjnie. 89 minuta walczymy o bramkę honorową. Julian Draxler do środka czubomoting zablokowany. Jeszcze poprawka Marsjal, ależ zabawa z piłką? Tutaj nieporozumienie i Salin. On przechodzi ludzkie pojęcie w tym meczu. Broni wszystko, co się da. Jak nie zachowa czystego konta, to będzie jego dramat, bo to jest jego perfekcyjne spotkanie. Mamy jeszcze rzut rożny. Staramy się walczyć o tą bramkę, już tylko honorową, bo nie wystarczy czasu, by doprowadzić do remisu. Mocne dośrodkowanie Neymara, i jeszcze piłka wraca do Brazylijczyka. Neymar zablokowany i będzie kolejny corner. Jedna, już praktycznie ostatnia akcja meczu, zostało 20 sekund. Neymar zagrywa na pole karne. Piłka wybita, już po doliczonym czasie gry, ale sędzia daje nam fory i pozwala atakować. Julian Draxler. Draxler, dośrodkowanie i mamy bramkę. Kerrera, tak jest. Piąta, już praktycznie doliczona minuta. No ale to już jest koniec. Przegrywamy, ale chociaż bramka honorowa zdobyta, mógł się stadion przez chwilę ucieszyć, ale niestety tylko przez chwilę. Koniec spotkania: porażka. Wiadomo, niby tytuł zapewniony, ale takie porażki zawsze bolą. Szczególnie gdy ty, jako bramkarz, nie grasz jakiegoś wybitnego spotkania. Jeden strzał złapany, jeden sparowany, dwie bramki stracone. No i tutaj można zobaczyć te bramki. Pierwsza, no powiedzmy sobie szczerze, dobrze zbiegł zawodnik, no i pokonał nas strzałem z bliskiej odległości. Tutaj nie byliśmy jakoś wielce winni, ale przy drugiej bramce to już ewidentnie nasza pomyłka. Rzuciliśmy się przed strzałem, co jest piłkarskim kryminałem. No i poszliśmy nie w tą stronę co trzeba. Było ryzyko, ale ono się nie zawsze opłaca. Bramkarz jest jak saper, myli się tylko raz, a gdy już się pomyli, to dochodzi do wielkiej tragedii. Tutaj możemy zobaczyć Julian Draxler, piłkarzem meczu, tego nie rozumie. PS, że przegrywa spotkanie, a nasz piłkarz jest graczem spotkania. Nonsens. I przechodzimy dalej. Drugie spotkanie za nami, tym razem porażka. Widzimy nasz trener na tym obrazku, delikatnie mówiąc, nie był zadowolony. Wygląda jakby ktoś kotka zabijał na jego oczach, a to tylko porażka w meczu o pietruszkę. No ale za tego też trzeba docenić, że każdą porażkę przeżywa tak samo i to go może doprowadzić do wielkości. Mbappé, 8 tygodni, zwichnięcie barku. No to tracimy gracza na finał Ligi Mistrzów. Super, jednego z najważniejszych. Będzie ciekawie, oj, będzie ciekawie. Tottenham uzyskał wielką przewagę w tym momencie, gdy PSG traci takiego gracza. No, to wiadomo, może go kimś zastąpić, ale jednak to nie będzie aż tak dobry piłkarz, bo Mbappé ciężko jest zastąpić. To jest najzdolniejszy chyba piłkarz takiego młodego pokolenia w przyszłości na spokojnie może walczyć o złotą piłkę, jeśli tylko nic mu nie odbije i będzie się profesjonalnie prowadził. Bo wiemy, że to różnie z piłkarzami bywa. Nie jeden miał wielki talent, ale niewielu potrafiło go w pełni wykorzystać. Ale Mbappé jest na najlepszej drodze, by dojść do wielkości, a w tym materiale to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jego obejrzenie, no i oczywiście zapraszam Was na kolejny epizod. Trzymajcie się!